Także proszę Państwa, widocznie potrzeba kościoła tutaj w Warszawie, żeby ludzie nie byli tupeciarzami, żeby nie kłamali, nie oszukiwali się, no bo to co jest, to jest beznadziejne. Ludzie się śmieją, że kogoś nabiorą, że oszukają, że kogoś do śmierci doprowadzą. No to są mafie takie, proszę Państwa. Nawet tak z papieżami było, to nie jest typowe, że to dotyczy ludzi, na przykład z podwórka, z ulicy. Oddając cześć Najświętszej Marii Pannie, zostaliśmy posileni sakramentem Eucharystii. I Warszawa, Polska, kult Marii. Teraz widzicie Państwo, jaki jest ratunek. No Świadkowie Jehowy pięknie tutaj mówią o Babilonie Wielkim, że to są, czy to będą siły wyższe, które zdecydują o... No nie wiem, no bo niektórzy mówią, że to jest jakaś ciemnota, że to jest jakaś nieprzeciętna bałwochwalstwa. Prezes Rady Ministrów, pani Beaty Szydło. I prezes Rady Ministrów. Odczyta go w tym momencie wójt Mirygierec, pan Józef Piątek. Następnie słowa wdzięczności i podziękowań wypowie kustosz Chorzelowskiego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, ksiądz Andrzej Rams. Przecież Kopacz nigdy by nie powiedziała, chodźmy się modlić, jak to było półtora roku temu, Szydło mówiła, czy rok temu. Prezes Rady Ministrów Chorzelu dnia 9 września 2017 roku. Czcigodny księże kustoszu, doniosła uroczystość koronacji Matki Bożej Chorzelowskiej, Królowej Rodzin, ma niezwykły wymiar nie tylko dla wiernych diecezji tarnowskiej, sandomierskiej, rzeszowskiej, ale i dla nas wszystkich, którym droga jest troska o dobro i przyszłość polskiej rodziny. Duchowo łączę się z uczestnikami uroczystości, tak, żałując, że nie dane mi będzie... Obrotowe radio. Święta rodzina stanowi wzór chrześcijańskich rodzin, uosabniający, jak nauczał święty Jan Paweł II, najdoskonalsze złączenie obrotowe radio w małżeństwie. Koronowany cudowny wizerunek ruchome niesie ze sobą jej symbolikę jako miejsce duchowego rozwoju i wzajemnej służby. Radio Conchita. O opiekę Chorzelowskiej Pani od wieków oddają się Chorzelowska, przebywając tutaj pielgrzymi, by znaleźć oparcie w życiowych trudnościach, powierzyć jej radości i cierpienia, podziękować za wsparcie. Rozwój kultu i liczne świadectwa łask doświadczonych za pośrednictwem cudownego obrazu znajdują swoje zwieńczenie w historycznym akcie koronacji tej niezwykłej ikony. Dzisiejsza uroczystość skłania nas również do refleksji nad kondycją i powinnościami rodziny we współczesnym świecie, nad wypełnieniem jej zadań rodzicielskich, społecznych i moralnych. Rodzina znajduje się bowiem wśród wartości stanowiących fundament polskiej tradycji i kultury. Wszystkim zebranym, dostojnym gościom, pielgrzymom, mieszkańcom pięknej ziemi mieleckiej przekazuję serdeczne pozdrowienia. Pozostaję w przekonaniu, że to wydarzenie, niosąc za sobą bogactwo duchowego wsparcia i nadziei, umocni odwiedzających Chorzelowskie Sanktuarium i uwrażliwi nasze serca na potrzeby polskiej rodziny, dobro człowieka i naszej ojczyzny. Łączę wyrazy szacunku, podpisana Beata Szydło. Kierowane jest do księdza Andrzeja Ramsa, kustosza Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie. I do dostojnych gości, uczestników uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin. Wraz z Maryją Królową Rodzin i Panią Ziemi Mieleckiej wołamy z głębi naszych serc. Wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny,
i święte jest imię Jego. Dzisiejsza bowiem uroczystość historyczna, niepowtarzalna, tak dostojna i podniosła w swojej oprawie i bogactwie treści, jest fizycznym dopełnieniem tego, czego czciciele królowej rodzin dokonali już dawno w swoich sercach. Dlatego też tak wzniosła i nieziemska radość i wdzięczność wypełnia dzisiaj nasze serca. Słowa naszej synowskiej wdzięczności i podziękowania pragniemy skierować pod adresem Jego Świętobliwości Ojca Świętego Franciszka za poświęcenie koron w czasie uroczystej jubileuszowej mszy świętej na Jasnej Górze w czasie Światowych Dni Młodzieży oraz za papieski dokument zezwalający na ukoronowanie tego cudownego obrazu w Jego imieniu, na Jego prawach papieskimi koronami. Wyrazy szczerego podziękowania kierujemy pod adresem pasterza naszej tarnowskiej diecezji, księdza biskupa Andrzeja Jerza, za świadectwo Twojej ojcowskiej pasterskiej troski o duchowe dobro i duchową moc każdej rodziny, dla których Maryja w chorzelowskiej ikonie jest duchowym odniesieniem i moralnym wsparciem. Za Twoją szczerą miłość do niepokalanej i podjęcie tej historycznej decyzji o koronacji tego łaskami słynącego wizerunku szczerze dziękujemy. Dziękujemy szczerze Tobie, księże arcybiskupie Wiktorze, za Twoją obecność, ojcowską życzliwość, wygłoszone dzisiaj do nas Boże Słowo i dokonanie dzisiaj przez Ciebie tego uroczystego aktu koronacji. Osobiście dziękuję za to, że przed 16 laty mianowałeś mnie proboszczem w chorzelowskiej parafii i za słowa wtedy do mnie skierowane. Na pewno je pamiętasz. Księże Andrzeju, masz do wykonania ważną misję. Masz doprowadzić do koronacji tego obrazu. Za wszelkie przejawy życzliwości i ojcowskiej troski szczerze dziękuję. W tym miejscu pragnę wspomnieć wielkiego czciciela Matki Bożej Chorzelowskiej, księdza kanonika Jerzego Grabca. To jego kapłańska gorliwość i miłość do niepokalanej stanęła u początku tego, co dzisiaj przeżywamy. Wyrazy szczerej wdzięczności i podziękowania kieruję pod adresem czcigodnych księży arcybiskupów, biskupów i infułatów uczestniczących w tej dostojnej uroczystości. Za dar waszej życzliwej obecności, wspólnej modlitwy, świadectwo waszej wiary i miłości do niepokalanej szczerze dziękujemy. Chylimy nasze czoła na znak wdzięczności i szacunku wobec przedstawicieli rodziny hrabiów tarnowskich. To przedstawiciel waszego rodu, hrabia Michał Tarnowski, przed ponad 200 laty ofiarował ten cenny rodzinny skarb parafii chorzelowskiej. Szczerze dzisiaj za ten hojny dar dziękujemy. Wyrazy wdzięczności i szacunku kierujemy pod adresem pana prezydenta Andrzeja Dudy, który dzisiaj jako swojego reprezentanta przysłał swojego osobistego kapelana. Księże kapelanie Zbigniewie, prosimy o przekazanie szczerych wyrazów wdzięczności pod adresem pana prezydenta. Dziękujemy pani prezes Rady Ministrów, Beacie Szydło, za przyjęcie zaproszenia i piękne słowa dzisiaj do nas skierowane. Dziękujemy obecnym wśród nas posłom i senatorom Najjaśniejszej Rzeczypospolitej oraz przedstawicielom Europarlamentu za życzliwą obecność i dar wspólnej modlitwy. Dziękujemy.
szczere wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem władz samorządowych województwa podkarpackiego, powiatu mieleckiego, dębickiego i rzeszowskiego, prezydentom, burmistrzom, starostom i wójtom szczere Bóg zapłać. Za wielką życzliwość, zaangażowanie i pomoc w zorganizowanie dzisiejszej uroczystości szczerze dziękujemy panu marszałkowi województwa podkarpackiego, panu Władysławowi Ortyl, prezydentowi miasta Mielca, panu Danielowi Kozdębie, staroście powiatu mieleckiego, panu Zbigniewowi Tymuła, wójtowi gminy Mielec, panu Józefowi Piątek, służbom mundurowym, Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Służbie Medycznej, Służbie Maltańskiej. Dziękujemy szczerze właścicielom firm i instytucji i organizacji prywatnych i społecznych za okazaną życzliwość, serce i pomoc. Szczere Bóg zapłać. Płynące z głębi serca podziękowanie kierujemy pod adresem pani magister Moniki Tarnowskiej-Reszczyńskiej, konserwator dzieł sztuki z Muzeum Narodowego w Krakowie, za piękny projekt Koron, za to piękne dzieło szczerze dziękujemy. Dziękujemy młodemu, ale jakże utalentowanemu złotnikowi, panu Łukaszowi Sękiewicz z Bochni za misternie wykonane korony. Wyrazy szczerego podziękowania i wdzięczności kierujemy pod adresem firmy pana Deja za wykonanie feretronu procesyjnego na dzisiejszą uroczystość. Szczere podziękowanie kierujemy pod adresem Komitetu Organizacyjnego dzisiejszej uroczystości mianowanego przez pasterza naszej diecezji za zaangażowanie i życzliwą pomoc. Szczerze dziękujemy. Dziękuję księżom dziekanom, proboszczom, wikariuszom, pracownikom kurii biskupiej oraz przełożonym Wyższego Seminarium Duchownego, diakonom, alumnom, czcigodnym siostrom zakonnym za waszą życzliwość, pomoc i dar wspólnej modlitwy. Szczerze dziękujemy. Dziękujemy firmie pani Anny i Piotra Onak z Rzeszowa za przygotowanie placu koronacyjnego do dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom i przyjaciołom Chorzelowskiego Sanktuarium, pielgrzymom i uczestnikom tej dostojnej uroczystości z kraju i z zagranicy. Bóg wam zapłać za waszą życzliwość i dobroć. Szczerze dziękuję siostrom zakonnym posługującym przy naszym sanktuarium, księżom wikariuszom, księdzu kanonikowi Stanisławowi. Księże Stanisławie, ty dzisiaj jesteś żywym wotum tu przy tym ołtarzu, bo przecież z krytycznego, agonalnego stanu wyratowała cię królowa rodzin. Dzięki modlitwom zanoszonym do Boga za jej pośrednictwem. Dziękuję wam, drodzy współbracia, wikariusze i tobie, księże kanoniku, za życzliwą i ofiarną współpracę. Dziękuję wam, moi kochani i tak bardzo mi drodzy parafianie, za waszą dobroć, zaangażowanie, życzliwą pomoc i świadectwo waszej wiary. Bóg wam zapłać. Wyrazy wielkiej wdzięczności i podziękowania kieruję pod adresem chórów Orkiestry Smyczkowej Szkoły Muzycznej w Mielcu, Orkiestry Dętej z Dobrynina, pana dyrygenta doktora Antoniego Stańczyk, pani organistki magister Bernadety Duszkiewicz, Szkoły Muzycznej w Mielcu na czele z panem dyrektorem Ryszardem. Dziękujemy wam za wasze wielkie, nieocenione zaangażowanie i pomoc.
Dziękuję również naszym gościom z Filharmonii w Tarnopolu z Ukrainy za pomoc w przygotowaniu tej dzisiejszej poprawy liturgicznej. Dziękujemy dyrekcjom i pracownikom szkół tak bardzo zaangażowanym w to wielkie Boże dzieło. Szczerze dziękuję ojcu profesorowi Tomaszowi Marii Dąbek Benedyktynowi za słowa pięknych pieśni do naszej Matki i Królowej, za słowa hymnu koronacyjnego Bóg zapłać. Szczere wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem mediów Telewizji Trwam, Radia Maryja, Telewizji Rzeszów, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, Radia Regionalnego Leliwa, Gościa Niedzielnego, Hej Mielec, Korso. Dziękujemy wam, kochani, za promocję naszego sanktuarium i dzisiejszej uroczystości. Wszystkim za wszystko szczere Bóg zapłać. Wybaczcie mi, moi kochani, że końcowe słowa skieruję do mojej ukochanej mamy, prawie stuletniej staruszki. Tak bardzo tutaj pragnęła być. Niestety odległość i wiek na to jej nie pozwoliły. Uczestniczy w tej uroczystości poprzez telewizję Trwam. Mamo moja droga, publicznie dzisiaj tobie powiem dziękuję, dziękuję za wszystko. Kocham cię, kochana mamo. Prosimy teraz księdza arcybiskupa o błogosławieństwo końcowe, po którym odśpiewamy hymn Boże Coś Polska, a następnie w procesji przeniesiemy obraz Matki Bożej Królowej Rodzin do kościoła. Moi kochani, zanim błogosławieństwo, to jeszcze właściwie w tej litanii wdzięczności nie wybrzmiało jedno imię. To jest imię księdza proboszcza Andrzeja, kustosza tego sanktuarium. Bardzo mu dziękujemy. W moim imieniu dziękuję, także w imieniu księdza biskupa Andrzeja. Dziękujemy za troskę o rozwój tego sanktuarium. Księże Andrzeju, spełniłeś swoją misję. I gratuluję tego dnia. Bracia i siostry, jakie są działania, jakie jest działanie Bożej opatrzności? Dzisiaj jestem w Chorzelowie, na koronacji obrazu świętej rodziny. Jutro jestem u Matki Bożej uśmiechniętej w Pszowie na odpuście. A we wtorek, jeśli Pan Bóg pozwoli, będę w Szczucińsku w Kazachstanie, gdzie mam ustanowić sanktuarium królowej rodziny. Myślę, że zgromadzonych w tamtym sanktuarium będę mógł od was serdecznie pozdrowić i bardzo o takie pozwolenie proszę. I moi drodzy, pamiętajcie w waszych modlitwach o kościele misyjnym, o kościele w dalekim Kazachstanie, a przecież bliskim przez naszą historię, a tamtych zgromadzonych w Kazachstanie, w Szczucińsku, będę prosił, żeby się modlili za was, żeby była ta duchowa łączność między tamtym sanktuarium a tym sanktuarium, bo przecież jesteśmy w kościele jedną wielką rodziną.
i na budowanie tej rodziny pod opieką świętej rodziny. Niech nam Pan Bóg błogosławi. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg miłosierny, który przez swojego Syna narodzonego z Marii Dziewicy odkupił rodzaj ludzki, niech was obdarzy swoim błogosławieństwem. Niech zawsze i wszędzie towarzyszy wam opieka Maryi, przez którą otrzymaliście Jezusa Chrystusa, Sprawcę życia. Wam wszystkim, którzy zebraliście się dzisiaj, aby oddać cześć Maryi, niech Bóg udzieli duchowej radości i wiecznej nagrody. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec czy to coś tu będzie? I Syn, i Duch Święty.